Topowe zapalenie skóry jest chorobą wrodzoną, która przebiega zazwyczaj z świądem. Jeśli chodzi o rozpoznanie atopowego zapalenia skóry, trzeba bardzo uważać, bo jest dużo chorób normalnie przebiegających ze świądem, a nie każda z tych chorób normalnie jest atopowym zapaleniem. Bo wynika z tego, że atopowe jest normalnie związane z nadwrażliwością na alergeny wziewne. To są normalne pyłki traw, drzew, chwasty, to mogą być to roztocie kurzu domowego. One zazwyczaj te pyłki działające powodują normalne nadmierne reakcje układu odpornościowego w zakresie produkcji niektórych przeciwciał. To jest IgG. I stąd dochodzi do takiej reakcji alergicznej i z tym normalnie jest związany proces świądowy. I teraz atopowe zapalenie skóry, żeby go rozpoznać, upieramy się na pewne tak zwane kryteria diagnostyczne. To jest 4-8 takich punktów. Że objawy, pierwsze objawy powinny wystąpić to u psów w wieku poniżej 6 roku życia, że te psy muszą być trzymane w warunkach domowych, że te psy, do świąt występujące u tych psów jest inna materia, to znaczy samoistny, to znaczy bez przyczyn występuje, od przeciętnej części ciała, że te psy, albo inaczej, świąt u tych psów jest podatny na działanie glukokortykosteroidów, ze zmiany u tych psów występuje w pierwszej kolejności na kończynach piersiowych, w przedniej części ciała, że nie ma zmian na brzegach małżowin usznych, to są te punkty, które występują. I nie ma zmian też w odcinku krzyżowo-lędźwiowym. I to są te punkty pozwalające tylko i wyłącznie do zakwalifikowania do grupy normalnej chorób podejrzanej o atopowe zapalenie skóry. Po tej fazie należy bezwzględnie wykluczyć całkowicie inne choroby przebiegające ze świądem, które mogą normalnie zasłaniać nam obraz. To jest na przykład w przypadku świerzba, który zawsze normalnie będzie przebiegał. Nawet przy testach normalnie wykonanych w kierunku normalnej atopii, czyli pies ma świerzb, to wychodzi wynik dodatny na roztocie kurzu domowego. I dlatego mamy obowiązek wykluczyć to na świerzba, wykluczyć łojotokowego zapalenie skóry, wykluczyć inne pasożyty, jednak to które mogą być przebiegać ze świątym. Po wykluczeniu tych chorób, to bierzemy się normalnie za badanie konkretne w kierunku atopii. Konkretne testy zrobimy. W tej chwili normalnie dużo robimy testy z surowicy, na przykład w kierunku tych alergenów ziemnych. Tak zwane testy screeningowe można zrobić, to żeby sprawdzić, która grupy normalne tych alergenów wychodzi dodatnie. Jeśli już stwierdzimy, że mamy atopowe zapalenie wynika, oczywiście normalnie wiemy, że w tym momencie, ponieważ to jest choroba wrodzona i ma przebieg przewlekły, wiadomo, że leczenie będzie trwało do końca w zasadzie życia. Tylko normalnie w zależności od natężenia świądu są różne preparaty, które można zastosować i w zależności od reakcji każdy, bo każdy organizm inaczej reaguje na poszczególne leki. I dlatego najlepszą metodą leczenia atopowego zapalenia skóry, mówi się normalnie metodę z wyboru, to jest immunoterapia swoista. To znaczy ta szczepionka, którą używamy. Ale wiemy z punktu widzenia praktycznego, że nie zawsze ona skutkuje. Ta, długo to trwa normalnie, to jest podawane wzrastające stężenie taką szczepionkę. Więc zazwyczaj, nawet gdybyśmy zamówili taką szczepionkę, zanim zaczynamy liczyć na efekt konkretny, to może trwać to od pół roku do roku czasu. A międzyczasie, jeśli dany pies będzie się drapał, to musimy stosować to dodatkowe leki. A często te dodatkowe leki wykluczają skuteczność normalnie z kolei tej szczepionki. I dlatego mamy problem. A kosztuje drogi. I dlatego zazwyczaj przechodzi się do leczenia farmakologicznego, tak zwane. Lekiem z wyboru przy tych leczeniu farmakologicznym z kolei to są glukokortykosteroidy. Ja wiem, że to jest niepopularne strasznie, bo każdy się obawia i tak dalej, ale to są normalne, to są pewne możliwości, które można wykonać. Jak ktoś nie będzie chciał glukokortykosteroidy stosować, są inne leki. To zwane normalne, możemy stosować to cyklosporyny do tego w tym momencie, do leczenia. To są tak zwane leki, analogi prostaglandyny, na przykład tam jest pentoksyfilina, można podawać na przykład i tak dalej. W tym momencie normalnie jedne działa u jednego, a u drugiego normalnie nie będzie działo. Ostatni jest nowy lek, na przykład nazywa się tego Apoquel. On jest popularny na rynku, który można stosować i który nie jest preparatem steroidowym.